Słyszałam, że lubicie moje reakty na The Voice'a. Więc dzisiaj bitwy. I oczywiście nie mam czasu w ogóle i chyba w ogóle nie wytrwałabym, żeby zrobić reakcję na wszystkie. Ale pomyślałam sobie, że mam swoich faworytów. I w ogóle ja nic nie oglądam. Odkąd zrobiłam film o tych przesłuchaniach w ciemno, nic nie oglądałam z The Voice'a, więc nie mam pojęcia, kto w ogóle jest u kogo, kto gdzieś przeszedł. Nawet nie wiem, na czym polega teraz już cały proces w The Voice'ie, co jest po kolei, ale wiem, że były bitwy. I pomyślałam, że po prostu obczaję bitwy moich faworytów, więc na początku może powiem, kim oni są. Mam jakoś 7 wyszło. Mam 7 faworytów, 4 facetów i 3 dziewczyny. Jerzy Murzyński, Adana Siatka, Adrian Burek, Tadeusz Seibert, Daria Reczek, Stanisław Ślęzak, Klaudia Kowalik. To jest moich 7 faworytów i ich bitwy teraz obejrzę, no i nagram tą reakcję. I może powiem na przykład, czy mi się podobało, jak oni sobie poradzili w bitwie, czy na przykład mi się nie podobało, jestem na przykład rozczarowana, że mnie zawiedli. Na przykład. Jakieś fajne fajne piosenki, które bym też chciała na przykład usłyszeć, ale nie, muszę się skupić na zadaniu. Spoko! Dobra, szybko, nie wiem, co się stanie zaraz, ale uważam, że ten drugi w niej brzmi lepiej w tej piosence, bo ma troszkę więcej takich wysokich częstotliwości w głosie i tak się przebija lepiej przez taki hałas tej piosenki. Jerzy brzmiał świetnie, kiedy jego głos tak się rozwijał fajnie. Trochę wolniejsze może piosenki, bardziej jego głos mógł się pokazać. Tutaj nie wiem, mam nadzieję, że jakoś to uratuje. Coś wygrał, przegrał? Nie wiem. I no dobra, jednak dla mnie Jerzy, bo był bardziej precyzyjny. I mimo tego, że tak się nie przebijał w tych średnicach swoich, to miał może te brzmienia niektóre też fajne, bardzo zróżnicowane od tego swojego naturalnego głosu. No nie wiem, no mi się dalej podoba bardziej tutaj wykonanie Jerzego. Okej, Justyna trochę pod dźwiękiem, czasami. Dobra, refren o wiele bardziej mi się tutaj podobała Justyna, ale to coś nie do końca trafiały wszystkie dźwięki. Kamera na jej twarz, a ona widać, że myślała bardzo o tym, co zaśpiewać i jak to zrobić, żeby wyszło. Mam 2 myśli. Pierwsza myśl, że szybkie piosenki albo szybsze sprawdzają inne umiejętności niż piosenki wolne. To są 2 rodzaje w ogóle zdolności wokalnych. Można na przykład być dobrym w wolnych piosenkach i totalnie leżeć na szybkich. I chyba oni tak próbują zrobić, żeby po prostu sprawdzić, czy osoba, która śpiewała wcześniej wolną piosenkę, poradzi sobie z szybką i na odwrót. To jest moja pierwsza myśl. Druga myśl jest taka, że Justyna trochę jej zajęło, żeby się rozgrzać, ale mam wrażenie, że im dalej, tym śpiewa lepiej. Okej, fajnie.
posiada. Nietrafione dźwięki, dziwne wokalizy, takie zamknięte. Mam wrażenie, że wszystko jest takie narwane, że nie ma takiego flow w tej piosence, nie ma takiego luzu, takiego polotu, takiego wytchnienia. Robi wokalizę, ale ona jest tylko 2 sekundy i zaraz robi następną. Jakby tak zrelaksować to, zbudować jakąś większą jakby historię w tym, to może, ale jakoś nie czuję tego dla niego. Dla niej bardziej. Dobra! Szybkie coś. Początek, widać, że Tadeusz super zaplanowany. Wejście, tak jakby dźwięk istniał, a on się podłącza i on daje lecieć z tym dźwiękiem. Nie ma żadnych po prostu takich wyskoków. Wszystko jest totalnie pod kontrolą, ale pięknie. Martyny początek nie taki subtelny, nie taki z gracją, ale potem... chwila, Tadeusz, mogę zrobić to lepiej. Okej, to jest najlepsza bitwa do tej pory z tych wszystkich, które obejrzałam. Czat, Martyna, super moc, super obecność dźwięku z przodu, super taka też kontrola, że nic tam się nie chwieje, ale fakt, że Tadeusz śpiewał w tym samym rejestrze, co ona, to dla mnie jest, no, bomba. Ona jest świetna, ale on mnie totalnie zachwyca z tym. Piosenka One Plus One, kocham Beyoncé! Puszczamy. To jest na tyle wysoko i masz tu skok oktawy chyba. Czy tam jest oktawa albo coś takiego dużego? No nie wiem. Matko, nie, jestem zdanie zakochana w głosie Dali. O! Ona jest czarna, ona jest totalnie czarna. Szat! Już cię kocham, nie? Zagraj!
Okej. Okay. Ostatnio dostałam wiadomość na Facebooku i napisał ktoś do mnie. Pytał, czy oglądam The Voice'a w Ameryce i że w porównaniu do Stanów te polskie głosy są takie toporne, no nie takie, nie? Że w Stanach to jest taki poziom, czat. Ja mówię, tak, pewnie oglądam czasem w Stanach i też totalnie jestem zawsze zmierzona, ale to tutaj ja nie mogę. Masakra, dziewczyny. Jesteście absolutnie, absolutnie fantastyczne, obie. Nie powiem, kto wygrał, bo dla mnie to jest niedorzeczne w tym momencie. I don't care! Yay! Lubię to. Obydwoje są nieczysto. Don't think I fit in at this party. Okej. Everyone's got so much to say. Dobrze. Cause I don't care when I'm with my baby. All the bad things disappear. Okej, pan Jakob jest nad dźwiękiem. A pan Stanisław czasami jest pod. It's kinda crazy cause I really don't mind when you make it better like that. Okej, fajne. Don't think we fit in at this party. Nie do końca mi się podoba głos Staszka w tej piosence, ale mi się bardziej podoba ogólnie głos Staszka i jakby jego cały sposób bycia, to jakby jaki jest na tej scenie, bo ten Jakob ma taki trochę olewczy, taki jestem fajny, jakby don't care, nie? I don't care. A Staszek jest taki zabawny w tym wszystkim, jest taki, nie wiem, mam wrażenie, że ma więcej obecności, jest jakby bardziej na tej scenie i bardziej z ludźmi. Oh, what about us? To jest fajna piosenka, okej. Okay. Fajnie. Okej, okay. Początek nie, reszta czat. We are rockets, pointed up at a star. What about us? O! What about the time I sent you here, the answers? What about us? What about all your broken, happy, ever upstairs? Okej, okay, na pewno nie ma autotuna tutaj. Tak. No dobra, nie było to tak fenomenalne jak na przykład występ Darii i Ali oraz występ Tadeusza i Martyny, ale powiedzmy było na trzecim miejscu. Uważam, że lepiej w piosence jednak wypadła Magda, lepiej ją zaplanowała, lepszy miała na nią pomysł, ale Klaudia, uwielbiam ją za ten głos i za te niesamowite vibrato. Kocham vibrato. Także ja chyba nie powiem nic jej więcej odnośnie tych występów. Nie powiem, kto mi się bardziej podobał, tylko powiem, że Daria z Alą totalnie zmiażdżyły system. Po więcej informacji o śpiewaniu zapraszam na moją grupę na Facebooku, tam są live'y, możesz zadać swoje pytanie, możemy podyskutować o czymś. Są też tam ćwiczenia w modułach do przerobienia przez Ciebie, do pobrania z dysku, pianinko, podkład, wszystko jest, tylko po prostu siadasz i robisz i tyle, nie? Żegnam Was tymczasem, trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa, pa!